Widzę Grzegorza, który stoi na szczycie góry i mówi, że teraz może rozprostować kości. Mówi, że jest wysoki, że ma wysoką energię, że ma dużo energii, ale musi ją zmieścić w muszli, o której mu powiedzieli, że jest jego domem, że jest złotą proporcją. On mówi, że to jest struktura sztucznej inteligencji. Kto mu tak powiedział? Mówi, że dostał taką informację, jak tu schodził, że ta muszla to jest nasz dom, że Matrix jest naszym domem, a my w ramach tego domu dążymy do posiadania domu, kolejnych domów, czegoś, co nas zawiera, że zawsze w tym doświadczeniu szukamy przynależności w obrębie tego doświadczenia. Chcemy być częścią jakiejś społeczności, religii albo jakichś ruchów wywrotowych, mieć przynależność rodową, kulturową i mieć dom, że to jest dla nas bardzo ważne, zapuszczenie korzeni w Matrix, ale on mówi w tym momencie, że muszla jest ciasna, a on lubi przebywać tam, gdzie nie ma czasu, gdzie nie ma przestrzeni, gdzie nie ma właśnie muszli, gdzie nie ma domów, gdzie nie ma przynależności do czegoś, co jest sztuczne. On lubi przestrzeń, gdzie wszystko jest domem, chociaż tego domu tak naprawdę nie ma. On nie lubi skorupy. Lubi, pokazuje powietrze i lubi krople rosy. Pokazuje, że lubi rosę. Zapytaj Grzegorza o pozwolenie na sesję. Tak, daje nam pozwolenie. Czyli niechętnie tutaj zszedł do tej muszli, gdy się urodził, nie oddychał przez pewien czas? Tak, mówi, że właśnie niechętnie, że dobrze to wyczułaś, że tak naprawdę on postanowił już po którymś swoim wcieleniu, że tutaj już nie chciał przychodzić, nie chciał wchodzić znowu do tej rzeczywistości. Chciał przebywać gdzieś indziej, gdzie właśnie można oddychać powietrzem, gdzie nie trzeba być w czymś, w czym nie mieści się jego energia. Czyli nie chciał, ale to zrobił. Zrobił coś wbrew sobie. Dlaczego? On pokazuje dwa powody. Jeden powód jest taki, że chciał spotkać się ze swoją obecną żoną, a drugi powód jest taki, że chce wyjść z muszli. Ale nie tak wyjść z muszli, że wtedy, kiedy zakończy to wcielenie, przejść przez pułapki astralne i dojść do takiego wykreowanego przez siebie miejsca, gdzie on mówi, gdzie są szczyty gór, a na tym szczycie można oddychać, tylko chce te muszle porzucić tutaj, bo jeśli te muszle porzucimy tutaj, to dokonujemy bardzo głębokiego zrozumienia tego, czym są struktury Matrixa, które nas ograniczają. One są wszędzie, tak pokazuje, we wszystkim, w naszej głowie, w naszym myśleniu, w naszych działaniach. Te problemy z oddychaniem tuż po urodzeniu, to wynikało z tej jego niechęci przyjścia tutaj, czy były tam też ingerencje, które dołożyły tam łapki? Mówi, że trudno mu oddychać gęstym powietrzem, które jest powietrzem Matrixa. Tak jakby cały czas powtarzał, że on sobie już obiecał, że tu nie zejdzie, że już tego nie potrzebuje, niech idą inni, mówi, że nie chce, że jest wśród tych dusz, które mówią, że już tu nie chcą przebywać. I mówi, że tutaj się ciężko oddycha, dlatego że jest tu ciężko złapać kontakt ze swoją duszą. W momencie narodzin, jakie by one nie były, jest ten kontakt utrudniony, a jemu jest szczególnie ciężko. Mówi, że ta gęstość jest gęstością, do której on się musi przyzwyczajać, a w momencie, kiedy się do niej przyzwyczaja, tak było w jego wielu, wielu życiach, i to mówi, że to jest taki wybór, albo przyzwyczaisz się do tej gęstości, albo będziesz bliżej swojej duszy, ale wtedy ta gęstość będzie cię uwierać. Ale mówi teraz, że on rozumie, że może być inaczej, że można być blisko swojej duszy i nie czuć, że ta gęstość jest tak bardzo napierająca, jak skała przygniatająca. Czyli Grzegorz tutaj się rodzi, ale rodzi się przez poród powśladkowy. Dlaczego? Już na starcie wypiął tyłek na Matrix? Trochę tak. Jakby nie chciał się do końca urodzić. Jakby nie chciał. Jakby się trochę opierał. Było coś w nim. Jakaś część pamięci,
skrawek pamięci tak naprawdę, który jest ingerencją, bo można się rodzić tutaj z jakąś pamięcią, która ten poród ułatwia, a nie go utrudnia, wtedy on jest mniej traumatyczny, wykorzystali to, że on już nie chciał tu być z różnych powodów. I tę pamięć, że on tu nie chce być, ta pamięć towarzyszyła mu w trakcie porodu. Czyli to jest trochę tak, jak idziemy gdzieś do jakiegoś miejsca, którego bardzo nie lubimy, na przykład do szpitala i już nie idziemy w energii, że okej, jestem silny, tylko idziemy trochę jak na skazanie, o, bardziej, jak idziemy za karę. I to jest taki, tam był taki ciężar przy tym porodzie, który mu towarzyszył. No i mamy rodzinę, jak wielu naszych klientów mówię, że nie pasują w ogóle do rodziny, do której tutaj zeszli. Mama wyśmiewająca się z jego zainteresowania duchowością, trudny, toksyczny brat. Był też ojciec, z którym nie było zbyt dobrej relacji. Ojciec zawsze preferował brata. Co tutaj na temat tego obrazka rodzinnego? Mówi, że wszedł do takiej muszli. Znowu pokazuje muszlę. Wszedł do domu, który okazał się znowu bardzo ciasny dla jego energii. Powodował, że on cały czas pokazuje trochę tak, jakby był bardzo, bardzo wysokim mężczyzną. Jakiś wielki wieżowiec Burdż Khalifa. I ten wieżowiec miałby się zmieścić w mieszkaniu takim, w którym my żyjemy. Jego energia miałaby się tam zmieścić. I on mówi, że nauczył się ściskać, że musiał się ścisnąć do tych rozmiarów. A to ściśnięcie spowodowało takie ściśnięcie w jego ciele, też energetycznym i mówi, że coś takiego jakby trudności z oddychaniem, jakby blokady. I on mówi, że właśnie czuł się tutaj zgnieciony. Zgniótł się trochę sam, bo nie mieścił się w tym domu. Ale czy sam sobie taką rodzinę wybrał? No, mówi, że poniekąd tak, dlatego że chce tutaj w tym życiu wyjść z muszli, ze skorupy, z domu, który nie jest jego domem. Czyli z takiego ograniczenia, również mentalnego, z tej siatki Matrixa, z elektromagnetyzmu, tej symulacji, która przedstawia nam się jako tutaj nasz dom. Mówi, która zawiera tutaj naszą percepcję, która jest tak ograniczająca, że my w codziennym życiu wierzymy w to, co nas tutaj spotyka. Jesteśmy pochłonięci zawężoną percepcją, tym zgnieceniem. Grzegorz jest bardzo wrażliwym człowiekiem, zawsze taki był i z tego powodu według niego ojciec go odrzucił, zawsze wolał jego brata. A jak to widzisz faktycznie z poziomu energetycznego? Bał się jego energii, bał się jego dużej energii, bał się również tego, że moc energetyczna, jaką miał w sobie Grzegorz, poruszy coś w nim. Ojciec miał na tyle dużo ingerencji, że one mu nie pozwoliły bardziej jakby zbliżyć się do syna, bo po pierwsze skorzystałby na tym syn, na akceptacji ze strony ojca, a po drugie to też byłoby zagrożenie dla całej rodziny. Takie istoty, takie dusze ludzi, którzy mają kontakt ze sobą, ze swoją duszą i się tutaj wcielają. Najczęściej spotykają różne rzeczy takie, żeby wprowadzić ich w stan właśnie odrzucenia, cierpienia. I z tego też powodu Grzegorz wstydził się tej wrażliwości, wstydził się mówić o duszy. Jak widzisz tutaj ten wstyd, który potem jeszcze się do tego tutaj dołożył? Tak, to również program, bardzo silne właśnie takie oddziaływanie, żeby wrażliwość zdeptać, zwłaszcza u mężczyzn. To jest bardzo popularne, bo wrażliwość u mężczyzny robi z niego mistyka, ale to może się też trochę źle kojarzyć przy tych dzisiejszych postaciach, które nas gdzieś tam otaczają w New Age'u, ale ta wrażliwość daje mu niezwykłą moc, sięgnięcie do własnej duszy, wrażliwość w połączeniu z męską energią nie jest słabością, to jest niesamowita siła, on mówi, ta wrażliwość, bo to jest jakby sięgnięcie do wrażliwości własnej duszy przy jednoczesnym wcieleniu jako mężczyzna, silnej aktywności ciała eterycznego, czyli tego męskiego pierwiastka i to jest mieszanka taka, on mówi, wybuchowa, ale pozytywna, to jest taki wybuch, który trzęsie tą symulacją i dlatego tę wrażliwość u mężczyzn się tak mocno niszczy. System ją niszczy. Kojarzy się to ze słabością, z zniewieścieniem. Mówi, że to nie jest depresja, to nie jest smutek. Wrażliwość to jest mistyczne doświadczenie w przypadku mężczyzn. I to ta wrażliwość powoduje między innymi to, że on się komunikuje telepatycznie z żoną? Tak. Natomiast przy osobach obcych, zwłaszcza tych toksycznych, bardzo zamyka u siebie te umiejętności. Ty widzisz tam lęk za tym, czy o co tam chodzi? Ja widzę, że on nie lubi wielu energii.
I ja widzę nawet taką scenę, on teraz pokazuje, tak jakby on nie chce zaczynać relacji z obcymi, dlatego że nie potrzebuje przy sobie ich energii. Dla niego to jest wysiłek, patrzenie na energię, których on nie chce widzieć. On czuje, że mu to jest niepotrzebne, że on powinien chronić swoją energię, a nie nawiązywać, tak jak on to nazywa, zbędnych, niepotrzebnych rzeczy, tylko dlatego, że ma być uprzejmy albo towarzyski. To dlatego jest introwertykiem, pisało nam tutaj w punktach. Ma problem z nawiązywaniem relacji z innymi. Czy to nie jest do końca problem? Nie, bo z ludźmi, z którymi będzie chciał, to ta relacja nawiąże i się otworzy. Też przy swojej żonie on się otwiera. To jest otwarcie takie, które jest dla niego wystarczające. Raczej jest potrzebne to, żeby on się wyprostował, ja widzę. Czyli on, żeby wyszedł z tych ograniczeń, żeby jego energia, która jest tak wysoka, czyli jest tak duża, żeby ona mogła swobodnie się tutaj manifestować. On mówi, żeby mógł przestać być pognieciony, tak to nazywa, zgnieciony, żeby mógł się rozprostować. To jest najważniejsze, a wtedy mówi, że naturalniej będzie wchodził w różne nawet rozmowy bez uszczerbku energetycznego dla siebie. Bo teraz to jest trochę tak, że on jest ściśnięty, a jeszcze ma wydatkować energię na coś, na kogoś, kogo on do końca nie czuje i nie wie, dlaczego ma z tą osobą rozmawiać. On tego tak jakby nie rozumie. A z czego wynika u niego problem z poproszeniem kogoś o pomoc? Jedna rzecz to jest to, że on wie tak w sobie, że on wszystko może tutaj zrobić sam i ma wystarczająco dużo siły. I kiedy prosi o pomoc, to jest tak naprawdę tak jakby przeczył temu, kim jest. Ale też z drugiej strony program, ja widzę, samodzielności, czyli częściowo to wynika z jego przekonania o tym, kim jest, ale też z drugiej strony jest program, który powoduje, że on właśnie za dużo na siebie weźmie. Bardziej się ściśnie przez to. Tak. A czy to samo, co powiedziałaś wcześniej, dotyczy problemu z wyrażaniem tego, mówieniem tego, co chce? Gdy mówi w pracy o kwestiach specjalistycznych, to łatwo mu to idzie, natomiast w prywatnym kręgu gdzieś tam ma problem z mówieniem i wyrażaniem siebie? To jest znowu ściśnięcie energii, jest implant w gardle i instalacja taka kryształowa w sercu. I tutaj jest zablokowane to wyrażanie siebie w taki nieskrępowany sposób, w taki po prostu, żeby to płynęło. On mówi, żeby to, kim ja jestem, żeby po prostu popłynęło ze mnie. Czyli te problemy z gardłem, ta gula w gardle, o której pisał, to jest ten implant, tak? Tak. A taki zapis, jak on to nazwał, w cudzysłowie, ja muszę, czyli robi coś, czego nie chce, bo nie potrafi zawalczyć o siebie. Tak, występuje wbrew sobie? To jest dokładnie zapis taki, jak on to nazwał. Będziesz musiał, będziesz robił rzeczy, co do których nie masz przekonania, które są wbrew tobie, ale będziesz czuł przymus, będziesz przymuszony rolą, w której jesteś, lojalnością, takimi matriksowymi wartościami, tym, że trzeba, należy, dobry człowiek tak zrobi. Taka trysura w matriksie. Czy widzisz też w Grzegorzu lęk przed odrzuceniem? Przed oceną, przed byciem złym, egoistycznym. Odrzuceniem też, ale tak jakby ze zrobieniem komuś czegoś, albo niezrobieniem komuś bardziej. Czy widzisz w nim brak zaufania do siebie samego? Tak, jakby on nie wie, komu ufać, czy umysłowi, czy duszy i duchowi. I gdzie tutaj tak naprawdę jest ta siła pierwotna, gdzie jest ta siła napędowa, której on się ma trzymać. To się bierze z tego, że trudno jest zaufać umysłowi, bo umysł nie daje nam żadnego bezpieczeństwa. On dąży do tego, żebyśmy uzyskali bezpieczeństwo w oparciu o Matrix, czyli o iluzję, o jakąś fatamorganę, o domek z kart, on mówi, którym można zdmuchnąć. Nic tu nie jest stałe, nic tu nie jest poważne, nic tutaj nie buduje naszej duszy. A to, co jest tą najważniejszą energią, jesteśmy my z tego poziomu, spoza gry. I on tam chce, on tak jakbyś chciał tam sięgnąć, ale wiele rzeczy mu nie pozwala na to. A jak widzisz u Grzegorza komunikację z duszą? W jakimś sensie on jest swoją duszą. I też dużo decyzji, które podejmuje w oparciu o swoją duszę, ale nie wie, że to tak robi. Nie wie, że to jest ta komunikacja. Dla niego pewne rzeczy są naturalne. Tak jak są ludzie, którzy jakoś bardzo poszukują sygnałów ze swojej duszy, to on jakby
ma to tak jakby naturalnie. To jest tak, że coś robi, robi to z duszy, ale się nad tym nie zastanawia. Nie szuka jakiegoś głosu duszy teraz albo objawienia. Po prostu to robi, bo tak czuje, ale nawet nie ma tutaj tego zastanowienia się nawet. To jest po prostu naturalne. Jeszcze z kwestii takich mentalnych zastał mi tutaj brak otwartości na zmiany. Jak to widzisz tutaj? To jest umysł, to jest mental, który blokuje, to jest to ściśnięcie, to jest dopasowanie energii, to jest takie zaciśnięcie energii w tej muszli. A on chce wyjść i patrzeć, i oddychać, i obserwować z innej perspektywy, z innych perspektyw. Mówi, że teraz mógłby na przykład zbiec jako tutaj swoje ciało eteryczne w dół. Tak po prostu, bez żadnego sprzętu, tak jak to robi ciało eteryczne, z tej góry, która jest bardzo wysoka, w dół, do doliny. I chciałby coś takiego doświadczać. A w przypadku Grzegorza, jaki tutaj jest po oczyszczeniu oczywiście już później najlepszy sposób, aby wyjść z tej muszli dla niego tutaj konkretnie? Dusza mówi, że zdanie sobie sprawy z tego, czym ona jest i czym ona była i jak bardzo jego energia była tłamszona przez głównie programy, przez mental. On pokazuje takie obręcze, które zaciskały się w jego głowie. Wszystko właściwie to się w nim zaciskało. To było coś takiego. I ona mówi, że zmiana odczucia, zmiana perspektywy, pozwolenie sobie wreszcie na to, żeby być tutaj, kim ty jesteś naprawdę, a nie tym, kogo chcą widzieć inni, ci inni, którzy są w tej symulacji również symulacją. Na tej drodze, aby wyjść z tej muszli, były różnego rodzaju praktyki, było uciekanie się do różnego rodzaju kursów. Zerknij najpierw na kurs bioenergoterapii, na którym był z Bloną. Korzystał też z usług mistrza Reiki. Jak widzisz tutaj te praktyki? No przy Reiki ta muszla się bardziej zacieśniła. On tam poszedł, żeby uwolnić swoją energię, ale tak się nie stało. Ta bioenergoterapia mówi, że coś mu przypomniała. Przypomniała mu coś, o czym w tym życiu miał zapomnieć. I to nie była idealna droga, ale było to rozwiązanie, które jest dopuszczone i szeroko praktykowane w Matrixie. I dlatego, że jest tak popularne, to dlatego w tym Matrixie jest. Ale to było dla niego przypomnienie. Na kursie bioenergoterapii mówię, że został tam zaatakowany energetycznie. Możesz zerknąć na to zdarzenie, co tam się zadziało, prawda? Tak, to był atak na jego energię, tak jakby ktoś chciał bardzo dużo energii z niego zabrać mu po prostu. To jest jak napaść energetyczna, ja to tak widzę, trochę jakby w ciemnej ulicy nagle ktoś napada na kogoś. To taka napaść znienacka, cios, zabranie czegoś i ucieczka, tak to widzę. No ale to był kurs bioenergoterapii, czyli teoretycznie ludzie tam chyba idą, aby jakby z dobrą intencją, aby potem pomagać. Więc jak to jest, że dochodzi do takich rzeczy na tego rodzaju kursach? Bo jest tam dużo istot, które przy tych ludziach się instalują po to, żeby w trakcie takich zabiegów bioenergoterapeutycznych pobierać energię dla siebie, mieszać w energetyce innych. Bo my powinniśmy być takim obiegiem zamkniętym i ewentualnie tylko z osobą nam bliską, taką typu dziecko, partner, to są osoby, na których się otwieramy. Może dojść do jakiejś wymiany, ale my jesteśmy dla siebie sami uzdrowicielami, a jeśli tego nie wiemy, no to idziemy po uzdrowienie do kogoś innego, nawet nie wiedząc, jakie ta osoba ma ingerencje. Pozwalamy jej mieszać w naszej energetyce. Dalej był też buddyzm, różnego rodzaju praktyki. Wcześniej troszkę nam o tym opowiedziała żona, która też miała z nami sesję. Ale było też takie zdarzenie, gdzie Grzegorz recytował mantrę, którą trzeba było recytować tam 1000-krotnie. I to miało powodować stworzenie jakiejś takiej ochronnej tarczy. Jak tutaj widzisz to zdarzenie z tą mantrą i z tą tarczą ochronną? To była taka mantra, która powoduje znowu takie zacieśnianie się energii. Jakby tworzyły się takie żelazne obręcze wokół tych mantrujących. Ale tutaj jest też duży bardzo skok na serce, czyli znowu taka próba pobrania energii z serca i zamknięcia tego serca. Ja widzę zamknięcie serca,
próba zamknięcia serca u ludzi mantrujących, ale też będących w tym przedłamie buddyjskim. On mówi takie zamrożenie, stanie się takim, on mówi słupem, słup jak słup soli. Ktoś taki niewzruszony, niby taki opanowany, ale opanowany poprzez umysł. On mówi, że w jakimś życiu podążał za stoikami i było mu to bliskie i tak naprawdę dążył do takiej, on mówi, do takiej równowagi, do idealnego zapanowania nad sobą i mówi, że to tak naprawdę jest kierowanie się rozumem, jest kierowanie się umysłem. To wyzbywanie się namiętności, o których mówili stoicy, było tak naprawdę wejściem do umysłu, wejściem do mentalu. Było stanie się takim słupem za życia. Tak mówi, on to porównuje z jakimś słupem. Słup. Betonowy, zabetonowany słup, który teoretycznie nad sobą panuje, ale to panowanie jest panowaniem nad nim umysłu, mentalu, który boi się życia, tak mówi. On to łączy też z buddyzmem. A ta mantra, ona się nazywa Gniewna Manifestacja Guru Rinpoche. Czy widzisz tutaj między tą mantrą i tą praktyką, z tą tarczą, a stoicyzmem analogię również pod kątem ingerencji? Ja widzę humanoidalną energię, widzę też modliszki. Ale widzę też coś takiego jak takie programy mentalne. Uciekanie do umysłu przed życiem, takim zamknięciem się. No ale powiedziałaś, że w pewnym sensie to jakąś ochroną też jest, ale zupełnie pójście w zupełnie złym kierunku. Ta mantra, ta tarcza. To, że powoduje takie beznamiętne zamknięcie serca, tak? To w jakimś sensie można powiedzieć, że dla niektórych to jest okej. Jeśli ktoś chce zupełnie przeżywać życie bez duszy, bez serca, oddawać tą energię, to tak. On mówi, że to jest jak tresura. On mówi jak tresura, jak śmierć. Trochę jak śmierć za życia. Oddanie, on mówi, że to jest złożenie swojego życia w ofierze, złożenie swoje tak jakby host, czyli my tutaj składamy swoje życie religii jakiejś, jakiemuś odłamowi, nieważne jaka to jest religia, buddyzm tutaj, tu stoją inne istoty niż przy religii katolickiej, więc on daje trochę więcej wolności, jest to jakaś filozofia, jakiś humanizm, to jest trochę tak jakby bardziej nas przyciąga. Często jak ktoś odchodzi z katolicyzmu, to próbuje buddyzmu, ale jest to takie położenie również siebie na czymś w rodzaju ołtarzu, chociaż on mówi, że równie dobrze może być to drzewo, pod którym możemy się złożyć pod drzewem, pod którym medytował Budda, pod czymkolwiek. Ważne, żeby się złożyć komuś, dalej po prostu sobie on wykroczyć przez życie jako ktoś pozbawiony swojego oddechu, swojego powietrza. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj Grzegorz opowiadał z Doną, że na jednym z takich wtajemniczeń przyjechała tam jakaś pani guru Rinpoche i generalnie jest tak, że w buddyzmie ci wszyscy Rinpoche, ci guru nie jedzą mięsa, a tam wyszła jakaś afera z tym, że dla tej guru było przygotowywane mięso. O co tam chodziło? Sygnał od ich duszy, od duszy żony, która to usłyszała. I to właściwie dotyczy różnych systemów religijnych. To, co my tutaj dostajemy i czego mamy przestrzegać, w co wierzymy, w co mamy uwierzyć, jest czymś innym niż to, w co wierzą, bo wiedzą znacznie więcej, są wtajemniczeni. Ci różni guru czy przedstawiciele kościelni, oni są zupełnie czymś innym niż nam się pokazują i niż to, czego wymagają od nas, bo my mamy generować energię, więc my mamy być w określonym systemie, a ich to nie dotyczy. Czy tam jakiś guru, który pokryje moje mięso, tutaj jakiś duchowny kościelny, który tam uprawia seks z jakimś chłopcem, to jest na tej zasadzie trochę, tak? Tak, albo korzysta z usług magów, a mówi, że to jest niewłaściwe, albo jest częścią masonerii, albo bierze udział w rytuałach związanych z krwią na przykład. A czy widzisz w tym momencie na energetyce Grzegorza tę tarczę, tę zbroję? Tak. A jak widzisz tutaj to samo uszkadzanie się, samo okaleczanie się i oparzenia? Są takie jakieś rodzaje wypadki oczywiście. Często jest to sygnał od jego duszy. Jego energia nie mieści się w jakichś strukturach, w tym, co go zawiera i co sprawia, że on może się wydawać taki właśnie zablokowany, trochę jakbym taki właśnie stoicki może nawet, ale tam jest bardzo dużo buzującej energii, ona się chce przedostać i to możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy gotowali wrzątek w garnku
i na siłę trzymali tę pokrywę zaciśniętą, a ta gorąca woda już praktycznie chciałaby no, wybuchnąć. Albo dochodzi nagle do jakiegoś wybuchu, bo jest tak duży ładunek energetyczny. Ta energia szuka ujścia i to jest główna przyczyna. Czasami widzę, że w niektórych przypadkach jest to też sprawka istot świetlistych. 70% dusza, 30% świetlista. Dalej żona też opowiadała nam taką ciekawą historię, że w momencie, kiedy Grzegorz śpi, że wtedy najprawdopodobniej się oczyszcza. On jest wtedy bardzo spocony, natomiast ona czuje taką gorącą energię. Ktoś też powiedział im, że ona pobiera jakąś czarną plamę, jakąś czarną energię od niego. Jak to widzisz? Ja widzę garnek z wrzątkiem. W trakcie snu ja widzę, że też są jakby takie próby odebrania mu tego. Czyli tak jakby wiele istot próbowało się do tego podłączyć, żeby się najeść, naładować, jak do transformatora, jakby lgnęli jak po prostu jak ćmy do światła. I właściwie zazwyczaj jest tak, że dochodzi do tych podpięć i osoba traci energię, a u niego jest tak, że w momencie tego podpięcia ta energia staje się jeszcze bardziej taka parząca, intensywna, jak lawa. Ale widzę też, jego dusza pokazuje, jego wcielenie teraz. To są Chiny. Jest, widzę już na pewno, że jest buddyzm. Widzę, że on jest chłopcem. Czy to jest klasztor Shaolin? Być może. I tam on się uczy różnych sztuk walki. I pokazuje mi coś takiego, że pokonuje się przeciwnika nie dzięki wyrafinowanej technice fizycznej, ale pokonuje się jego własną energią. Jego własna energia wraca do niego. Pokazuje taką scenę, kiedy on używa mało siły, ale jest w koncentracji, używa swojego ciała do tego, żeby odepchnąć czyjąś energię i żeby to on sam siebie pokonał. I mówi, że to jest teraz dla niego ważna informacja, ale też dla nas wszystkich, jak jesteśmy atakowani, że my nie musimy walczyć, że my nie musimy zakasać rękawów, nie musimy tracić energii, nie musimy kopać, nie wiem, nie musimy zakładać tarcz, nie musimy tak, nie musimy obmyślać zemsty, tylko to jest nauka i to jest jeden z elementów tutaj wyjścia z tej gry, zobaczenia na czym to polega, że ten przeciwnik, kimkolwiek on jest, czy to jest byt, czy to jest ingerent, czy to jest osoba fizyczna, która jest sterowana przez coś po to, żeby nas wyprowadzić z równowagi, można tak jakby pokierować tą energią, że zwyciężasz w cudzysłowie oczywiście, pacyfikujemy ją, jej własną energią, nie używając przy tym, nie używając siły, no bo to jest siła, tak naprawdę się to robi, nie tracąc swojej energii, nie wytracając energii. I on mówi, że on się tego uczył i to mu dobrze szło. To niech on nam opowie, jak to się robi. Mówi o takiej bardzo silnej koncentracji, która jest koncentracją, i tutaj jest duże zaangażowanie ciała eterycznego, ducha. On mówi, że on dochodził do czegoś takiego, jakby jego ciało, kiedy on stał stopami na powierzchni, jakby jego sylwetka przechylała się trochę do przodu i on miał wrażenie, ale to było tylko wrażenie, jak on by się trochę odrywał od podłoża, jakby tylko palcami dotykał, palcami u nóg, u stóp dotykał podłoża. On mówi, że to jakby to był taki początek. Chodziło o to, żeby bardzo poczuć energię, poczuć eter, energię ducha, energię eteru. I później jest zapanowanie nad umysłem, który jest jak prosta linia i jest jakaś taka koncentracja, tak jakby on widział energię, która płynie w jego stronę. Jakby dochodziło do takiego, za takiej stopklatki, czyli jest naprzeciwko niego przeciwnik, który zbiera całą siłę, żeby go zaatakować, ale jego postawa, która na to nie odpowiada, ale jest postawą pełnej koncentracji, eter i mental i ciało fizyczne powoduje, że ta energia nie ma w co uderzyć i wraca do niego. Czyli ktoś chce nas zaatakować, ale to nie jest sytuacja, w której my nie reagujemy, bo śpimy albo machniemy ręką. My jesteśmy w pełni koncentracji, w pełni świadomości swojej energii. Umysł jest niereaktywny. Umysł jest tylko obserwatorem, jest płaską jakby linią. Eter jest zaangażowany. A, to jest panowanie nad eterem. To jest tak jakby panować. Jakby on mówił, że trzyma w dłoniach, w rozprostowanych dłoniach eter. I w tym momencie ten idący atak nie ma możliwości
wdarcia się w jego przestrzeń, więc zaczyna, to jest naturalne prawo. Kiedy nie ma wejścia w kogoś, to on wraca tam, skąd przyszedł, bo tak działa, mówi ten świat. Czy to jest to, co powiedziałaś teraz, ta słynna sztuka walki bez walki? O tym mówił Bruce Lee. To to coś jeszcze innego? Możliwe, że coś w tym jest. Ja do końca nie wiem. Nie wiem, o czym tam on mówił, ale sztuka walki bez walki. Bez walki, ale to nie jest poddanie się. Tutaj walką tak naprawdę, tak zwaną walką, jest wprowadzenie się w ten stan. Bo ten stan, o którym tutaj teraz mówi dusza Grzegorza, to jest stan bycia tak jakby na granicy Matrixa. I z tego punktu, z tego stanu rozgrywamy tę rzeczywistość. A fakt, iż Grzegorz zasypia podczas różnego rodzaju oczyszczeń duchowych, podczas uziemiania i też przy rozmowach dotyczących duchowości? Znowu widzę dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest taka, że coś go wyłącza, tak jak taki przełącznik światła, po prostu wyłącza światło po to, żeby on dalej nie wszedł w to, czego słucha. Czasem jest to związane z częstotliwościami, które zaczynają się w nim podnosić i on się wprowadza w taki trochę błogi stan i wtedy też relaksuje się, uspokaja jego ciało, umysł, on zasypia. A to coś, co go wyłącza, to co to jest? Zapis o tym, że ma mieć tę energię ściśniętą, ma sobie nie przypomnieć. Widzę istotę świetlistą jako wykonawcę zapisu. Lęki dotyczące włamania, bycia okradzionym, bardzo mocno chroni swój dobytek. Wspominał tutaj o takim epizodzie, kiedy okradziono jego dom, gdy był w szkole średniej. Czy to ma związek z tym epizodem, czy to jest jakiś osobny tutaj problem? Ten epizod z kradzieżą był o tyle istotny, że on się odcisnął w jego pamięci jako taki straszak. Ten lęk przed tym byciem okradzionym jest związany z mentalnym lękiem ochrony muszli, ochrony tego, w czym się znajduje, tego domu w ramach więzienia tutaj, tego naszego elektromagnetycznego, w którym jesteśmy, tego Matrixa i takiego, że jakby tutaj program mówił, że musisz bardzo chronić swojej własności, bo wtedy on się koncentruje na rzeczach, na przedmiotach, z którymi się zaczyna jakby i bardzo identyfikować, jakby bardzo zaczyna wierzyć w to, co go otacza. On tak jak pokazuje, jakby jego dusza, on nie ma takich zapisów na bycie jakoś tam okradzionym. Bardziej jest to straszak. Straszak, tak jak u wielu osób jest strach przed chorobą albo przed brakiem pieniędzy. No właśnie tutaj mam jako punkt, chcę otworzyć się na dobrobyt materialny i ma jakiś taki problem z zasługiwaniem. Ciężko mu coś dla siebie kupić, ciężko mu poprosić o podwyżkę. Jest też sknerą, tak się określił. Jak tutaj widzisz kwestię dobrobytu materialnego? Są jakieś blokady? Ja tu znowu widzę dwie odpowiedzi, tak jak to często u Grzegorza. Z jednej strony jest to, że on tak jakby nie przywiązuje do tego wagi, bo gdzieś w głębi rozumie, że to nie jest tak bardzo istotne, czym on się otacza, że to jest tylko jedno z jego tysiąca iluś żyć, że to jest tak naprawdę coś, co powoduje, że on koncentruje swoją uwagę na rzeczach, które są często nieistotne i niepotrzebne. Ale też on mówi, że jakby wie, że o hosta trzeba też dbać. To nie znaczy, że mamy tutaj być biedni czy w niedostatku. To, że on nie idzie po podwyżkę, to jest związane z stłamszeniem jego energii, z tym, że on nie potrafi się teraz jeszcze wyprostować. Tej energii nie potrafi zamanifestować w taki sposób, żeby ona płynęła po prostu, żeby ona płynęła i dusza pokazuje taką sytuację, że on jest w firmie, w której pracuje i on się nie zastanawia, nie ćwiczy sobie, nie wiem, w samochodzie wcześniej kwestii, co powie przełożonym, żeby dostać podwyżkę, tylko to wszystko się dzieje tak jakby naturalnie, jakby z oddechem, że on przychodzi, coś wypowiada, to się dzieje i to się dzieje bez oporu materii, czyli tak jak trochę w tym Shaolin, gdzie nie ma tego oporu, gdzie jest takiej wysokiej świadomości. I to po prostu nie trzeba walczyć. Ona właśnie tak to mówi dusza, że nie trzeba walczyć. A Grzegorz sam siebie nazwał skąpcą, sknerą. Czy widzisz takie energie w nim? Trochę tak. To jest to takie pole mentalne. Z jednej strony trochę nie zasługuje. Tak jakby on się bronił przed takim zatopieniem się w takiej konsumpcji Matrixa.
tak jakby on miał trochę odrazę do tego, jakby go to brzydziło. To jest jedna rzecz, ale druga rzeczywiście to skąpstwo, o którym on mówi, jest czymś takim, co powoduje, że on by bardziej mógł doświadczać życia niż doświadcza. Bo to skąpstwo też jest czymś, gdzie tym pieniądzom nadajemy szczególną rolę, jakoś je gloryfikujemy. I to, że ich nie wydajemy, to jest też jakiś taki hołd im składany. Podobnie jak rozrzutność, można powiedzieć, czy jak uzależnienie od zakupów, czy kupowania sobie jakichś zbędnych rzeczy. I tu gdzieś tam te pieniądze przestają być po prostu energią, która nam się należy. I płynie. I płynie, bo jesteśmy w obfitości siebie. Czyli jeżeli nasza energia jest w obfitości, jeżeli my mamy prawidłowe przepływy w ciele, to ta energia przypływa też do nas w postaci tego pieniądza, który jest tu niezbędny do życia. Tak jest stworzony ten system. Tylko to właśnie to są te dwie strony. Taki skąpstwo i rozrzutność jest jakimś takim, ja widzę, jakby pieniądz był na ołtarzu jakimś, do którego się modlimy. Często skąpi są ludzie, którzy mają pieniądze, mają ich dużo. Tak, bo one są na ołtarzu. Mnóstwo oszczędności, których nie rusza i nie ruszy ich do śmierci i nic nie przeżyje. Podsumowując konkretnie w przypadku Grzegorza, na jego zdanie chcę się otworzyć na dobrobyt materialny. Najpierw rozprostować tą energię, wyjść z muszli, czyli zdać sobie sprawę z tego, jaką jest energią. Inaczej na siebie zupełnie spojrzeć. I to wtedy będzie płynęło, tak jak właśnie była ta scena, że bez walki, że rzeczy przychodzą bez walki. To, co dusza mówi, to, co nas powstrzymuje, co jest przeszkodą, często to jest takie chciejstwo albo takie przywiązanie się do czegoś, taka wszystko, co zaczyna być ciężkie poprzez emocje, poprzez myśli, zaczyna nam psuć taki naturalny przepływ, taką kreację, zaczyna powodować, że coś, co ma być lekkie i przyjść w sposób lekki, zaczyna być ciężkie i no i tak jakby nas wyciążać. Kolejne pytanie Grzegorza. Czy moja dusza chce doświadczyć bycia ojcem w tym wcieleniu? Dusza pokazuje, tak jakby wzruszyła ramionami. Najważniejsze dla duszy Grzegorza jest to, żeby on czuł siebie, żeby siebie realizował. Dziecko też jest często programem. To, że my chcemy posiadać dzieci. To są dwie rzeczy. Jedna jest często, jest to potrzeba przeżycia jakiejś silnej więzi, miłości, sprowadzenia tu innej duszy, którą znamy na przykład. Ale wielokrotnie jest to jakaś taka rola mentalna, która jest nam narzucona i tak naprawdę wprowadzamy inną energię w ten tutaj świat. W wielu przypadkach teraz jest tak, że ważne jest to, co my tutaj ze sobą zrobimy, ze swoją energią. Dziecko wymaga. No i często przez to, że tak dużo wymaga, to odsuwa nas od tego, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy nie mieli w sobie tej odpowiedzialności za inną istotę. A teraz przechodzimy do kwestii zdrowotnych. Wcześniej była mowa o problemach z oddychaniem, gdy się urodził. Leżał też w inkubatorze. Czy ten fakt, że spędził tam jakiś czas w tym inkubatorze, jakoś negatywnie wpłynął potem na jego dalsze losy? Tak, to była trauma. Dla ciała, dla kształtującego się takiego właściwie jeszcze nieukształtowanego umysłu. Tak, to było coś, co oddzieliło go od duszy trochę. Tak jakby doświadczenie czegoś, co jest sztuczne. Ja widzę odpowiedź sztuczne doświadczenie w sztucznym środowisku. No ale czy często jest tak, że te dzieci, no to jest konieczne, ten inkubator jest konieczny. Czy tak. Jakoś można tą traumę zminimalizować w jakiś sposób? No, jeśli rodzic będzie dziecko wychowywał później w świadomości posiadania swojej mocy, swojej duszy, ciała eterycznego, jeśli będzie to wszystko mu mówił, ale jednocześnie też to jakby pokazywał we własnym życiu, przypominał, kim jest, to tak, to oczywiście, że to się zminimalizuje, ale dzieci później idą do, nie wiem, przedszkoli, do szkół, gdzie się uczą czegoś zupełnie innego. Uczą się, chodzą na lekcje religii, albo tak jak w przypadku Grzegorza, nie ma świata duchowego. Ale też mi chodziło o to, gdy to dziecko już leży w tym inkubatorze, gdy to jest nieuniknione, czy w tym momencie jeszcze, gdy tam leży, gdy musi ten czas spędzić w inkubatorze, czy tam wtedy można coś zrobić, żeby zminimalizować potem te negatywne efekty?
To jest silne połączenie z matką wtedy, to jest duża świadomość matki, ale nie na zasadzie matki, która wylewa łzy i modli się, czy nie modli, czy po prostu jest w rozpaczy, że dziecko jest w takim stanie, że potrzebuje pomocy, że może nie przeżyje, bo to, czego dziecku na pewno nie potrzeba w takiej sytuacji, to stresu rodziców, szczególnie matki, zwątpienia, depresji. To jest odrzucenie wtedy takich emocji i to jest bardzo silne wygenerowanie przez matkę energii swojego serca i połączenie się jakby z tym dzieckiem w ten sposób. To jest tak jakby przedłużenie tego, kiedy ono było jeszcze w brzuchu, w łonie, czyli tak jakby jeszcze zasilenie, tak jak kobieta, która nosi dziecko pod sercem i w ten sposób też dusza jest zaangażowana wtedy w ten proces całej ciąży. Tak, to tutaj tak samo, to jakby się miało trochę przedłużyć, że w tym momencie jest inkubator, ale jest też silna energia matki, która jest niewzruszona, która płynie z jej serca, która jest czysta, która jest pozbawiona tego całego ciężaru emocjonalno-mentalnego wynikającego ze strachu. Więc taka wyższa filozofia ze strony matki, albo właściwie wyższe odczucia, kontakt z własną duszą, rozumienie, czym jest ten świat, rozmowa z duszą dziecka, ze swoją duszą. Zapadnięta klatka piersiowa. Coś związane właśnie z oddychaniem, z brakiem tego oddechu. Ja widzę cały czas oddech. Utrudniony fizycznie oddech. Oddech jest duszą, oddech jest manifestacją duszy. Oddech, mimo że, nie wiem, zwierzęta też oddychają, a zwierzęta mają ciało eteryczne, nie mają duszy, to oddech jest pierwotny, pierwotny od źródła. Źródło oddycha. Źródło jest oddechem, mówi dusza Grzegorza teraz. A przyczyna faktu, iż Grzegorz ma krótszą lewą nogę o około 1,5 centymetra. Pozostałość po życiu w klasztorze. Tam doszło do jakiejś jego kontuzji. Spadł ze skały, ktoś go popchnął. To jest trochę tak, że on był w tych walkach trochę niezwyciężony. Bliski kolega, któremu on ufał, ale któremu zazdrościł, popchnął go i on spadł. I efektem później tego było, że on chodził o lasce i ciężar był na jednej nodze. Ta druga noga, nie, stopa nie dotykała, albo tylko trochę dotykała podłoża. Widzę coś takiego. I to jest taka pamięć, którą sobie przeniosł z innego życia? Tak. Dobra, dalej mamy też zmianę fizyczną nad prawym biodrem. Niby to miał być jakiś tłuszczak, tak powiedzieli lekarze. Nie wiadomo do końca, co to jest i cały czas się powiększa. I widzę tam jakby taki żel był. To jest efekt wstrzyknięcia mu czegoś, jakiejś substancji. Ale ta substancja była wstrzyknięta w kręgosłup. Jego ciało to wydaliło w postaci tego tak zwanego tłuszczaka. W kręgosłup po to, to ja widzę jak punkcja, jakby pobranie mu energii z kręgosłupa krzyżowego i wstrzyknięcie tam jakiejś substancji. Miała usztywnić jego kręgosłup, czyli pobranie energii seksualnej i usztywnienie jego jakiejś energetycznej. Problemy żołądkowe i też jest duży brzuch, podobny do tego, jaki miała żona. Ja tam widzę głównie emocje. Emocje, które są związane z jego dzieciństwem, ale też z jego rodziną. Tak jak on by je tam chował, przechowywał sobie. To jest w brzuchu. To jest magazynowanie czegoś. Odkładanie się w brzuchu. Bo on tego nie chce i on nie wie, gdzie ma to schować. Sztywność w całym ciele. Usztywnienie, tak pokazuje właśnie to takie oddzielające go od tego naturalnego czucia, które on ma. Tak jakby tutaj każdy od samego początku jego życia chciał go usztywnić, chciał spowodować, żeby on nie czuł tych wszystkich przepływów i żeby ta energia, która znowu widzę, że jest jak po prostu jakiś największy wieżowiec, no była znowu tą rozgrzaną lawą, która jest tutaj ściśnięta, tłamszona. Guzy na nerkach. Pozostałości po lęku, lęku w dzieciństwie, niezmetabolizowany lęk. Problemy z odpornością. Energia, która jest zamknięta, a której jest bardzo dużo. Jego ciało bardzo chce poczuć tą całą energię, która do niego należy. Krótkowzroczność. Tu widzę bardziej przyczyny fizyczne, genetyczne. Zmiany skórne. Skóra sucha, skłonna do alergii. Znowu ten brak energii. Czyli mówimy cały czas o tym braku przepływu. A tak naprawdę tej energii u Grzegorza jest bardzo dużo. Jakieś piszczenie w głowie. Implant.
A przyczyna faktu, już wcześniej osiwiał? Dusza pokazuje tak jakby, to bardziej nawet chyba jest związane z ciałem eterycznym. I on chciał wreszcie osiągnąć coś, co się kojarzy z dojrzałością, ze spokojem. To jest tak, jakby on chciał się poczuć pewnie w sobie wreszcie. Jakby on się chciał rozgościć w sobie i utożsamiał to tak, jak to było w innych życiach, w tym, że zdobywał z wiekiem albo jakieś takie przywileje, albo jakiś spokój, albo jakąś taką mądrość, stopnie wtajemniczenia, na przykład w klasztorze, czy gdziekolwiek, gdzie był, gdzie żył. On tak jakby chciał dać sobie znać, że to jest ten moment, kiedy on już jest dojrzały, on już jest gotowy. On jest gotowy na to, żeby zostać, jego dusza mówi, magiem swojego życia, własnym magiem. A takie przypadki, mówi się to o takim nagłym osiwieniu pod wpływem jakiegoś lęku wielkiego na poziomie energetycznym. Co się wtedy dzieje? Jakiś silny stres lub jakieś właśnie taki coś traumatycznego i ludzie siwieją w jedną noc? Jedna z opcji jest to zmiana linii czasowej. Tak jakbyśmy zostali przesunięci w czasie, to nie chodzi, że do przodu, ale zmienili po prostu linię. To wszystko zależy, jak ktoś potraktuje tę traumę. I często to osiwienie akurat jest spektakularne, bo to jest widoczne, ale dzieją się też inne rzeczy wtedy w ciele, w osobowości. Dochodzi do jakiejś silnej zmiany, która jest mniej zauważalna niż coś, co jest tak spektakularne jak osiwienie nagłe. Ale to nie jest tylko to. Zazwyczaj idzie za tym też odłączenie się od czegoś, od jakiegoś kawałka siebie. Widzę zmianę osobowości. Traumy, silne traumy wykorzystywane są tutaj, w tej grze, po to, żeby odłączać nas od swojej duszy. I żeby na przykład coś w nas wtargnęło, coś zaczęło tutaj grać jakąś rolę, coś, co nie jest nami. Często chłodne dłonie i stopy. Brak przepływu energii duszy w ciele i dłonie i stopy często tam. Dusza lubi się manifestować i przez dłonie i przez stopy. Zimne stopy to są i dłonie też. To zatrzymanie tej naszej pierwotnej energii, energii źródła. Dobra, jeszcze kwestia mieszkania. Mówiłyśmy na sesji żony, że tam były jakieś wiry, te wiry zostały usunięte, ale nadal czuje żona jakieś tam niefajne energie, ale nam powiedziała przy okazji, że nadal tam jakieś runy ma. Więc jak te runy widzisz? Nie widzę ich dobrze i nie czuję ich dobrze. I ona w głębi siebie też ich dobrze nie czuje. I to jest trochę tak, jakby teraz jej Grzegorz to mówił, że to jest właśnie to oddzielenie, kiedy my mamy jakiś pogląd, który niejako staje się nami, ale jednak my wiemy na bardzo głębokim poziomie, że coś jest nie tak. I tutaj chodzi o to czytanie wszystkiego z tego głębokiego poziomu, a nie z takiej warstwy, która udaje ten głęboki poziom. I to jest oczywiście otaczanie się tam energią Odyna. To jest miejsce, które promieniuje. Nigdy nic z zewnątrz nam nie daje ochrony. A jeśli ma być chroniące, czy jakikolwiek, to robi to za dużą cenę. Za cenę naszej duszy, bo my tutaj nie potrzebujemy żadnej ochrony, kiedy jesteśmy w kontakcie ze swoją duszą. Dusza nam może zafundować różne wydarzenia w naszym życiu, które my postrzegamy jako umysł za złe, bo na przykład stracimy pracę. Ale dusza... Pragnieniem duszy jest być może, żebyśmy robili zupełnie coś innego, więc tutaj są te takie niesnaski pomiędzy naszym umysłem a naszą duszą. Runy można analizować, tak naprawdę tak samo jak astrologię, do tego, żeby pozyskiwać informacje o tym, jak ten świat tutaj został zbudowany, jakie ma ingerencje, jakie są tutaj symbole i tak dalej, jakby informacyjnie. To jest tak jak wchodzenie do kościoła, do którego można wejść, czy do jakiejkolwiek świątyni, po to, żeby zobaczyć tam znaki, symbole, żeby zobaczyć, jak to tutaj funkcjonuje, ale nie jako swój jakiś tam system ochronny. Dusza jej mówi, że to tak jakby postawić krzyż albo cokolwiek innego, co mają chronić, przed czym tak naprawdę, nie ma przed czym, ale chronią ją przed nią samą. To, co powiedziałeś, to dotyczy, tak jak mówisz, też astrologii, ale pewnie też tarota, tak? Że możemy w ten sam sposób go potraktować informacyjnie, pod kątem archetypów, symboli, tak jak te runy, tak jak astrologię, ale niekoniecznie używać tego do przepowiadania na przykład, tak? Tak, czy jakiejkolwiek ochrony, bo to jest ochrona wtedy przed nami samymi, celem tych wszystkich
tutaj zaklęć i narzędzie jest to, żebyśmy byli chronieni przed własną duszą. Jeszcze zostało nam na koniec urządzenie o nazwie Quantek. Pokazywała nam tutaj żona, jak to wygląda. Do komputera ładuje się zdjęcie i można wpływać poprzez to urządzenie na daną osobę, na przykład na tym zdjęciu. To urządzenie może też generować jakieś afirmacje pozytywne i tak dalej. Jak widzisz to urządzenie? Ja widzę to podłączenie pod sztuczną inteligencję i oddanie znowu swojego życia, oddanie losu. Ona pokazuje mi takiej jakby przypadkowego losu. Taka ruletka. Widzę teraz ruletkę, która się kręci i zobaczymy, gdzie wpadnie kuleczka. Jest to zaprzeczenie kreacji, którą my jesteśmy. Dusza Grzegorza mówi, my kreujemy tylko przez własną energię. I tylko cały czas jest tak, że jest tyle tych programów, tyle tych muszli, które powodują, że my nie możemy w sobie przetworzyć tej informacji, nie możemy stać się tą informacją, że my tylko i wyłącznie kreujemy. Dusza Grzegorza teraz pokazuje, że my stworzyliśmy cały Matrix, wszystko co tu jest, łącznie z ingerencjami, z Odynami, z tymi wszystkimi bogami. To wszystko jest nasza kreacja opierająca się na naszą energię. Słońce to tak zwane świeci, bo to jest nasza energia. Morze jest przypływ i odpływ, bo to jest nasza energia. To wszystko tutaj oddycha i żyje, dlatego że my to zasilamy. Więc nic tu nie ma, co nie opiera się o naszą energię. Tylko ta energia musi pracować dla nas. Idziemy do procesu oczyszczania. Od czego zacznie Grzegorz? Muszla, domy. Jego dusza mówi, zdejmij wszystko to, co ciebie ogranicza, co jest spętaniem, co jest taką klamrą na tobie, na twojej energetyce. Zapomniałeś o tym, nikt ci nie przypomniał w dzieciństwie, a później, kiedy nam to przypominają, to jest ten moment, kiedy my już nie chcemy w to uwierzyć, albo boimy się w to uwierzyć, bo boimy się rozczarowania. A co jeśli uwierzę tak w tą energię, w tą duszę, a nic się nie wydarzy, nic się nie zmieni, to mówi umysł. I tym samym już, że wypowiada te myśli, że te myśli nie są nami i one są w naszej głowie, to już sabotuje naszą duszę, bo energia, żeby przepływała, potrzebuje lekkości. A wszystko, co jest wątpliwością, co jest ciężką, tak zwaną ciężką emocją, powoduje, że jakby ta kreacja się jakby trochę zaczyna chwiać i mówi o tych muszlach, żeby on wyszedł, żeby on miał odwagę wyjścia z tego. Wyjmuje implanty z głowy na poziomie zatok, ucho, lewe, gardło, klatka piersiowa. No i są jakieś kryształy, duże kryształy w sercu. One były zamontowane w dzieciństwie. Później doszedł do tego buddyzm głównie, widzę. Tam jest jakiś taki potężny kryształ, który pobiera jego energię i promieniuje nią w stronę różnych buddyjskich struktur, przywódców i istot za nimi stojących. Brzuch, tam są emocje, ale tam są też implanty związane z domem rodzinnym, z relacjami z rodziną. Narządy rodne, nerka. Tam są też implanty, to są też te guzy. Ta tarcza wściekłego guru, te mantry wszystkie. Tak, to jest tak jak takie naklejki, takie tatuaże kiedyś dzieci sobie robiły. Tak, to wszystko on sobie też odrzuca. Ale coś jest w języku też, co jest związane z tą mantrą. W języku i w podniebieniu. Tak jak taki gwóźdź. Usztywniający, coś usztywniającego. To też wyjmuje. No tam milion razy musiało tą mantrę zacytować, więc język pewnie zacznie sztywnie. Dobra. Absurdy buddyzmu. Zapytaj się Grzegorza, czy chce tych rund się pozbyć? Tak, to mówi, że to nie jest jego energia. Dobra, to idziemy do kontraktów, paktów, umów. Role. Role powinności. Jakby widzę taką pieczęć, zawsze będziesz nasz. A my będziemy upominać się o ciebie poprzez osoby bliskie z twojego otoczenia. Nie mówię o żonie, mówię tutaj o ludzi, którzy go otaczają. Zawsze znajdziemy kanał poprzez ludzi, na których jesteś otwarty, z którymi się bardzo mocno identyfikujesz, a tak naprawdę tylko wtedy możesz pozwolić sobie na czystość energetyczną, czystość takiego przepływu, czegoś w rodzaju relacji,
jeśli pozbędziesz się wszystkich zobowiązań, jakie masz względem nich, jeśli oddasz te wszystkie role Matrixowi, jeśli powiesz, że nikt nikomu tu nie jest niczego winny, bo jest to teatr, a na tej scenie teatralnej ty możesz zmienić scenariusz, może ci się już znudzić odgrywanie ciągle tego samego i uwalniasz siebie od nich, a ich od siebie mocą swojej duszy. Uwalniasz siebie z ról, jakie na siebie wziąłeś, odpowiedzialności, ze wszystkich paktów, jakie zawarłeś na to życie i te pakty miały cię cały czas trzymać. W muszli, tak mówi dusza. To jest blokowanie energii, to jest siedzenie w czymś, co go ogranicza. To jest sprawianie, że ta lawa wulkaniczna domaga się wyjścia, jest, po prostu chce eksplodować. I jakaś taka coś z wrażliwością, że dusza to nie jest mężczyzna, że dusza to jest coś takiego dziwnego, coś co bardziej jest przypisane jakimś dziewicom. Taki program mentalny. Dusza w tym momencie mówi Grzegorzowi, żeby sobie mówił. W takim razie duch. Duch jako ciało eteryczne. Dusza i tak będzie wiedziała, co chodzi. I tak poza Matrixem są z sobą połączone. Duch może mówić wielki duch, bo słowo wielki duch używał, kiedy był Indianinem i palił, widzę go jak pali jakąś fajkę, pali tytoń i mówił o wielkim duchu. Więc możesz mówić o duchu, czyli o eterze, zamiast o duszy. Mówi dusza, ja się nie obrażę. Awatar, konsolę na pograniczu Matrixa, gdzie może tam sobie coś podkręcić? Tak, cały obieg energetyczny. Wielki, olbrzymi, najwyższy na świecie wieżowiec. Musi mieć miejsce do tego, żeby się tutaj objawić. Nie musi się dopasowywać. Dusza mówi w tym momencie, nie musi się dopasowywać, bo nie wierzy już w ograniczające struktury Matrixa. Nie wierzy, że musi się kurczyć. Możesz się manifestować, bo wstyd, lęk, blokada, obawa, cokolwiek, to wszystko jest sztuczne, to nie istnieje. Więc możesz się tutaj manifestować jakkolwiek chcesz. I jest to bardzo pożądane przez ciebie, przez duszę twojej żony, przez inne dusze, które czekają na takie dusze jak ty, bo też chcą to zrobić albo już to zrobiły, ale potrzeba ich więcej. Co może zrobić, aby poczuć mocniej swoją duszę? Dusza się teraz pokazuje jako Indianin, który pali tę fajkę i mówi o wielkim duchu, wielkim eterze, który zawiera tutaj wszystko. I mówi, że możesz poczuć to poprzez eter, poprzez to, jak żyjesz, jak oddychasz. Mówi mu o wielu, wielu wcieleniach, które tutaj miał, w których doszedł do bardzo dużej świadomości. I ta świadomość doprowadziła do tego, że on postanowił, że nie będzie się już tutaj więcej inkarnował. Ale zszedł po raz kolejny, bo też tak zadecydowała jego dzisiejsza żona, jej dusza, i on chciał jej w tym doświadczeniu towarzyszyć, ale też zrobił to też jakby dla innych dusz. Poczuł, że może to jest ten moment. Dusza Grzegorza w tym momencie jako ten Indianin mówi o jakichś takich czasach ostatecznych, które są jakąś taką próbą tej kreacji, w której teraz jesteśmy, że ona się bardzo zmieni albo się zakończy, będzie inna, ale to wszystko teraz zależy od nas. I ten Indianin, czyli on sam z tamtego wcielenia mówi do siebie, nie pozbawiaj się tego, co masz, bo niewielu z was tutaj posiada tę moc, tę wulkaniczną lawę, którą przynieśliście sobie ze źródła. I kiedy wy się od tego odcinacie, to mówi, to my tutaj na tej ziemi, pokazuje Indian, to my tutaj płaczemy, bo my z tej perspektywy też, ponieważ wszystkie życia są połączone, wszystkie twoje życia równoległe są połączone i my tutaj czujemy to, co się wydarzy, co się też wydarzy z naszą ziemią, co się wydarzy z naszym dziedzictwem, co się wydarzy z nami wszystkimi. I my tutaj kiedyś czuliśmy wszystko i wy też musicie czuć. Nie możecie oddawać swojej duszy ani ducha. Jesteś tu po to, żebyś sobie przypomniał, a jak już sobie przypomniałeś, to już wiesz, co masz robić. Od tego nie ma odwrotu.